Siemanko. Przy premierze Destiny 2 każdy, kto grał w jedynkę, liczył na więcej tego samego i jeszcze trochę. Naturalnym wydawało się, że standardy, które wyznaczyła świetna pierwsza odsłona tego tytułu i jej 3-letnia ewolucja, nie zostaną w żaden sposób zatrzymane, a raczej nabiorą tempa i będzie już tylko lepiej. Ten materiał powinien trafić do ludzi, którzy są z tytułem od dawna, ale na pewno będzie też świetnym uzupełnieniem i może świeżym spojrzeniem dla każdego gracza, który dołączył dopiero w Destiny 2. Lub nawet, gdy gra przeszła na model free to play. Dzisiaj mam dla Was pierwszy na moim kanale materiał typu Top 5. I będą to rzeczy, które mieliśmy już lata temu w Destiny 1, które w dużej mierze zdefiniowały Destiny jako jeden z lepszych, o ile nie najlepszy, looter shooter dostępny wtedy na rynku, a które z niejasnych powodów nie trafiły do Destiny 2 lub zostały zmienione w sposób, który absolutnie się nie przyjął, co zaowocowało usunięciem ich z gry. Aby tradycji stało się zadość, jak zwykle na początku zapraszam wszystkich do wsparcia kanału w postaci łapki w górę, subskrypcji i włączenia powiadomień, bo to nie tylko motywuje, ale mówiłem to już wielokrotnie, na pewno pomaga w rozwoju tego kanału. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do konkretnych rzeczy, muszę na wstępie powiedzieć, że pierwsza idea tego materiału była tylko top 3. Jednak jak ściągnąłem ponownie Destiny, zalogowałem się do gry, poleciałem na wieżę, liczba ta zaczęła rosnąć. Po krótkiej chwili myślałem już o top 5, żeby po paru minutach dojść do wniosku, że będę musiał kilka mniejszych rzeczy połączyć w jeden większy podpunkt, aby nie robić z tego top 10. Jeżeli jesteś weteranem jedynki, a ja pominę coś ważnego twoim zdaniem, to zapraszam do zostawienia tego w komentarzach. A wszystkich nowych graczy zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami z drugiej odsłony tego tytułu. Jeszcze szybka informacja dla każdego, kto zdecyduje się całkiem przypadkiem po obejrzeniu tego materiału ściągnąć jedynkę. Aby w nią zagrać, będziecie musieli rozłączyć konto Twitch, jeżeli macie powiązane to ze swoim kontem Bungie, bo inaczej będzie wyskakiwał Wam błąd przy logowaniu do gry i niestety nie będziecie mogli się zalogować. Straciłem trochę nerwów, zanim znalazłem rozwiązanie, a nawet przez krótką chwilę myślałem, że Destiny 1 nie jest już supportowane. Na szczęście się myliłem. No ale dobra, zaczynamy listę 5 rzeczy, których brakuje Destiny 2, a były z nami już w Destiny 1. Kolejność omawianych podpunktów absolutnie przypadkowa. Pierwszą rzeczą, której mi brakuje, jest rywalizacja frakcji. I tak, zdaję sobie sprawę, że przecież mieliśmy rywalizację frakcji w Destiny 2, aczkolwiek jej nowa forma, zasady jej działania absolutnie się nie przyjęły, co zaowocowało tym, że to wydarzenie znikło na jakieś chyba 2 lata, a w jednym z ostatnich patchów do gry dostaliśmy przedmioty z rywalizacji frakcji dodane do puli nagród ze świata. Po samych frakcjach zostały tylko puste pomieszczenia na wieży, natomiast mi chodzi o nawet idealne kopiuj wklej schematu z jedynki, bez żadnych udziwnień. Zamiast robić z tego wydarzenie, które wraca do nas co jakiś czas, tak jak jest to z żelazną chorągwią, powinniśmy mieć na stałe przedstawicieli z frakcji na wieży, zwłaszcza, że już całe zaplecze tej części mamy tak naprawdę zaimplementowane do gry. Mamy pokoje i miejsce na wieży dla każdej z frakcji, mamy loot, mieliśmy też NPC, które zostały po prostu wycięte z gry, a wystarczyłoby dodać możliwość zawarcia przymierza z daną frakcją po każdym wtorkowym resecie i pozwolenie nam na wbijanie rank poprzez zwykłe kończenie aktywności. W Destiny 1 dodatkowo po wybiciu 50 poziomu dla danej frakcji dostawaliśmy zadanie na egzotyczny przedmiot klasowy. Pełnił on oczywiście bardziej funkcje wizualne niż praktyczne, bo nie posiadał żadnych egzotycznych perków czy udziwnień, np. zwykła pelerynka dla Huntera, która mówiła o tym, że ta osoba spędziła wystarczająco dużo czasu na farmienie reputacji, np. dla Dead Orbit. Egzotyk ten był też wyjątkiem od reguły, bo mogliśmy go używać równocześnie z jakimś innym standardowym pancerzem egzotycznym. Co sezon rangi mogłyby się resetować, a do rynki po osiągnięciu znowu 50 poziomu przymierza dla danej frakcji dochodziłby nam jakiś ornament. Piękna sprawa. No cóż, może kiedyś. Minęło już ponad pół roku od momentu dostania ostatniego rajdu, jakim był oczywiście Ogród Zbawienia i niestety jest on nadal jedynym rajdem na ten moment, który nagradza nas szczytowymi nagrodami i raczej nie zanosi się na to, abyśmy dostali nowy rajd w najbliższym czasie. Sezony się zmieniają, nasza postać rośnie w siłę, a my w pewien sposób zmuszani jesteśmy do grania tylko jednego rajdu tydzień w tydzień, aby wymaksować naszą postać, gdzie tak naprawdę do dyspozycji mamy rajdów 7. I absolutnie nie chodzi mi o to, aby każdy rajd nagradzał nas szczytowymi nagrodami, ale w Destiny 1, już praktycznie 4 lata temu, mieliśmy cotygodniowy losowy rajd, który nagradzał nas przedmiotami z maksymalną mocą. Pomyślcie, ile świeżości by wniosła taka mała zmiana.
Powiedzmy, w tym tygodniu gramy Ogród Zbawienia, a przy kolejnym resecie trafia się nam, powiedzmy, Lewiatan. Powód do odświeżenia znajomości mechaniki, przy okazji możliwość pokazania rajda nowym graczom bez konieczności tracenia w cudzysłowie swojego czasu. A jak ktoś ciągle szuka wymarzonych roli, broni lub zbroi z innych rajdów, może je dalej grać, tylko nagrody wypadają po prostu z mniejszym poziomem mocy. Jeżeli chciałbyś mieć co tydzień inny rajd, który będzie dawał nam szczytowe nagrody, to napisz o tym w komentarzu pod filmem. Jak już rozmawiamy o rajdach, to kolejną rzeczą, której brakuje, przynajmniej dla mnie, to naprawdę epickie ornamenty z setów rajdowych czy trialsów Ozyrysa. A zaufajcie mi, nie należę do osób, które zwracają zbyt dużą uwagę do estetyki swojej postaci. Nie mam problemu z reskinami czy chodzeniem w secie składającym się wizualnie z byle czego, o ile statystyki się zgadzają. Więc jak mówię, że ornamenty były epickie, to dokładnie to mam na myśli. Tutaj macie przykład setu rajdowego z Destiny 2, a tutaj set z Destiny 1. Więcej chyba dodawać nie muszę. Same ornamenty odblokowywaliśmy używając przedmiotów, które zdobywaliśmy grając rajdy i wykonując na nich odpowiednie wyzwania. Podobnie było z ornamentami do trialsów. Po zdobyciu odpowiedniego przedmiotu mogliśmy odblokować ornament, który zmieniał w znaczny sposób wygląd pancerza, a raz odblokowane zdobienie zostawało już z nami na zawsze. Natomiast aby mieć cały set z takimi zdobieniami, musieliśmy kilka tygodni farmić najtrudniejsze aktywności. Był powód do grania, bo ornamenty, raz jeszcze powiem, były epickie i część graczy goniła za maksymalną mocą, a reszta chciała się cieszyć najlepiej wyglądającymi setami zbroi na tamten okres. A tutaj pokuszę się nawet o stwierdzenie, że zbroje te wizualnie nie mają sobie równych do tej pory. Co prawda same zdobienia trafiły do nas spory czas po premierze każdego z rajdów, co tchnęło nowe życie w raczej suchy okres od nowości na tamten czas, ale na pewno nie powinno być to wymówką dla Destiny 2, która jest naturalnie następcą jedynki, więc standardy, które wyznaczyła pierwsza odsłona serii po kilku latach bycia na rynku, powinny być przynajmniej utrzymane. A w tym przypadku nie do końca tak jest. Myślę, że każdy, kto miał przyjemność grania w tamtym okresie, się ze mną zgodzi. W Destiny 2 Banshee, rusznikarz na wieży, jest tylko kolejnym NPC, który daje nam zlecenia. Mamy też możliwość kupienia od niego kilku materiałów do ulepszania zbroi i w tym miejscu jego rola tak naprawdę się kończy. Nie licząc oczywiście kilku etapów z dziwnych, egzotycznych questów. W Destiny 1 ten NPC również oferował pewnego rodzaju zlecenia, tylko w innej formie. Białe bronie, które widzicie teraz na ekranie, to właśnie jego zlecenia. Kupujemy tą broń, na niej napisany będzie nasz cel, na przykład zabijaj Vexów, aby zdobyć dane dla jednej z firm produkujących bronie. Bardzo prosta sprawa, jak zabijemy wystarczająco Vexów używając tej broni, dostajemy doświadczenie, które podniesie nam rangę u Banshee. A dalej, zdobywając rangi u tego NPC, odblokowywaliśmy ekskluzywne, przypisane tylko dla jednej klasy bronie. W Destiny 1 każda klasa miała po jednej legendarnej i egzotycznej broni przypisanej tylko i wyłącznie dla siebie. Na pewno ilość tych broni nie powala, ale mimo wszystko jest to więcej niż po 3,5 roku bycia na rynku ma Destiny 2. Każda z tych broni posiadała oczywiście swoje wyjątkowe perki i pomimo tego, że nie były one jakieś super OP, to był to na pewno dobry smaczek, który powinien być moim zdaniem rozwinięty w Destiny 2, ale niestety został zapomniany. I po kolei. Łowca miał legendarną snajperkę i egzotyczny rewolwer Ace of Spades, który w Destiny 2 posiada każdy, a szkoda. Czarownik miał legendarny karabin fuzyjny i egzotyczny karabin zwiadowczy, a Tytan miał legendarny shotgun i egzotyczny karabin automatyczny. Całkiem niedawno na kanał wrzucałem materiał o zawodach strażników, które okazały się dość miałkim wydarzeniem. Ale wyobraźcie sobie sytuację, gdy w pierwszy dzień tych zawodów musisz zdecydować się na którąś z klas. U Ewy Lavante musisz wybrać Tytan, Czarownik lub Łowca. I z góry byś wiedział, że po zakończeniu tego wydarzenia dostaniesz nagrodę, której będziesz mógł używać tylko i wyłącznie na klasie, na którą się zdecydowałeś. A kolejną szansę na wybór dostaniesz dopiero za rok. Lepszej motywacji, aby skupić uwagę każdego gracza na jednej ulubionej klasie, chyba nikt nie byłby w stanie wymyślić. A wyszło, jak wyszło. Kolejną funkcją Banshee w Destiny 1 były zamówienia. Raz w tygodniu, bodajże w środy, mogliśmy w zależności od naszej rangi u tego NPC złożyć zamówienia na kilka konkretnych broni, które oczywiście zmieniały się z tygodnia na tydzień. Zamówienia te były gotowe do odbioru po paru dniach. Przy odbiorze nie dostawaliśmy jednak
po prostu egzemplarza broni, na którą złożyliśmy zamówienie, mogliśmy wybrać jeden z trzech prezentowanych nam w danym tygodniu randomowych roli. W Destiny 2 wszystko opiera się tak naprawdę na absolutnym przypadku i nie ma praktycznie żadnej gwarantowanej, jasnej ścieżki na zdobycie konkretnej broni. Oczywiście Banshee mógł nam przynosić kilka tygodni z rzędu kombinacje perków, które nie pasowały nam w żaden sposób, ale chodzi mi o fakt, że wykonujemy jakąkolwiek czynność w grze, która zapewni nam przedmiot, który chcemy zdobyć i ograniczy chociaż w minimalny sposób RNG. Ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze w jednym z kolejnych podpunktów. Kończąc już rozmawianie o Banshee, w Destiny 2 brakuje mi paczek z amunicją, które mogliśmy od niego kupować. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Destiny 2 mamy sztandary, które możemy postawić praktycznie pomiędzy każdym etapem rajdu, lecz jednak brakuje w pewnych sytuacjach tych paczek z amunicją. Mała rzecz, a cieszy. Sztandary są oczywiście świetnym uzupełnieniem tej mechaniki, bo paczki z amunicją miały cooldown 5 minut i na pewno nie zliczę na palcach jednej ręki, gdy grając raid w Destiny 1, gdy drużyna pada, musieliśmy czekać 3-4 minuty, zanim wszystkim skończy się cooldown, aby użyć znowu paczki z amunicją do broni ciężkich, aby rozpocząć etap w pełni przygotowany. Stare, dobre czasy. Flagi przy checkpointach są jak najbardziej pozytywną zmianą, ale amunicja w ekwipunku, którą możemy sobie doładować, też powinna wrócić. Jak się ze mną zgadzasz, to łapka w górę należy się na pewno. Jeżeli chodzi o ekskluzywny loot ze strajków, to w Destiny 2 mamy tylko marną namiastkę tego, co mieliśmy w pierwszej odsłonie tej serii. W Destiny 1 każdy strajk miał swój ekskluzywny przedmiot, a często nawet dwa. Broń i część zbroi. Nagrody w postaci broni to nie były tylko zwykłe reskiny, które można było dostać od sprzedawców, schowane tylko pod inną nazwą, ale były stylizowane na bronie frakcji, z którą walczyliśmy podczas danych strajków. Strajk z upadłymi, na przykład taka snajperka, boss pochwyconych, taki shotgun, a jak w przypadku strajku z bossem, na przykład Roy, taki karabin fuzyjny. Jeżeli chodzi o zbroje, to nawet pomimo tego, że były one przypisane dla konkretnej klasy przy każdym strajku, to każdy wiedział, który strajk grać, aby wytropić coś dla swojej postaci. A było warto, bo każda część zbroi była tak naprawdę kawałkiem zbroi z samego bossa. I tak na przykład, zabijając Fogota, łowca dostawał część jego rękawic, Tytan, kończąc strajk z braćmi kabalowymi, dostawał ich rękę, a na przykład Czarownik, kończąc jeden ze strajków na ziemi, dostawał taki oto hełm. Dodatkowo, farmienie tych broni i zbroi wcale nie polegało tylko i wyłącznie na RNG, bo klucz do skrzyni z ekskluzywnymi dropami zdobywaliśmy podczas grania pierwszego nocnego szturmu w tygodniu i przy kończeniu strajków z heroicznej playlisty. A gdy już taki dostaliśmy, mogliśmy odpalić interesujący nas strajk na jakimkolwiek poziomie i po zabiciu bossa otworzyć skrzynię i cieszyć się konkretnym dropem. Swoją drogą, specyficzna farma, nie polegająca na absolutnym RNG, tylko konkretna droga do konkretnego lootu, mogłaby być kolejnym punktem na tej krótkiej liście, których brakuje w Destiny 2, bo chyba jedynym odpowiednikiem takiego systemu na ten moment jest menażeria i fajnie by było, gdyby została ona troszkę zupdate'owana lub gdyby z sezonu na sezon do puli nagród dochodziły kolejne bronie. No ale cóż, wszystkiego co sobie życzymy raczej nie dostaniemy. I w ten oto sposób lista 5 rzeczy, których brakuje Destiny 2, a które były z nami w Destiny 1, uważam za zakończoną. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, to zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach pod tym materiałem. Na karcie społeczności kilka dni temu zapytałem Was o to samo i pomimo, że większość odpowiedzi mniej więcej pokrywa się z moją listą, to jest jeszcze na pewno wiele elementów, o których nie pomyślałem, a które na pewno są warte uwagi. Dlatego kontynuujmy rozmowę o tych rzeczach w komentarzach pod tym materiałem. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się w kolejnym materiale poświęconym w pełni Destiny 2. Na razie.